Cześć, tydzień temu robiłem leczenie kwasem mrówkowym metodą szybkiej ewaporacji w dużym stężeniu. Ogólnie tam było kilka negatywnych opinii, prawda, na temat takiego trybu leczenia. Na świecie są dwie metody. Jedna jest to metoda właśnie szybkiej ewaporacji ilością w granicach 2 ml, maksymalnie 20 ml na ul. Podana na kartonik, czy podana na jakąś szybko parującą gąbkę, czy coś w tym rodzaju. A druga metoda, która bardziej powszechna jest w Polsce, też na świecie stosują ze względu na łatwość stosowania, to jest metoda długiej ewaporacji, gdzie podajemy kwas mrówkowy w specjalnych parownikach, tam do każdej jest dołączona instrukcja, ten kwas paruje, powinien generalnie około 144 godzin parować. I po tym, zarówno przed i po, należy wykonać zabieg przetestowania, no, sprawdzenia i porażenia warozą. To jest bardzo istotne. Tutaj samo to, że wy leczycie i wam się sypie, czy się nie sypie, oznacza tylko, że się sypie albo nie sypie, ale nie miał żadnych właściwości czy danych, nie daje wam statystycznych czy diagnostycznych. Prawda? Rodzina pszczela to jest żywy organizm, to trzeba co jakiś czas diagnozować, jak to wygląda, jak ona się zachowuje, czy to porażenie warozą jest silne, czy jest słabe, w zależności od sezonu. Tak? Ten ul 60. tydzień temu dostał 4 razy po 12 ml, to jest dawka ta maksymalna na 6 ramek Dadanta. Właściwie to nie ma znaczenia, to wielkopolska Dadanta tutaj. Tutaj chodzi o szybkie odparowanie tego kwasu. On po granicach 4-6 godzin znika z ula, totalnie wyparowuje. Czy szybciej, czy wolniej, zależy głównie od temperatury, natomiast ta zewnętrzna temperatura, no, powinna wynosić w granicach od 5 do 35 stopni i to przy wyższych temperaturach, no, bardziej jest to ryzykowne przypalenie tych pszczół. Przy niższych temperaturach zwiększa się czas parowania, a jednocześnie zmniejsza się skuteczność tego kwasu. Także czy metoda, czy ta, którą wybierzecie, obie są dobre. Kwas mrówkowy jest lekiem, działa na warozę i odpowiednio zastosowany z głową, tak, pozwala wam jakoś pozbyć się pasożyta. Plus metody szybkiej ewaporacji jest taki, że można ją stosować w trakcie sezonu, między krótkimi pożytkami, gdzie jedziecie, wybieracie miód, szybko podkarmiacie. Jeżeli to są rodziny, które dalej będą produkować, to zawsze ja podkarmiam przed następnym pożytkiem niewielką ilością syropu, bo jednak nowe linie rasy pszczół to jest coś innego niż było kiedyś i tutaj gniazdo w większości wypełnione jest czerwiem, a zapas tego miodu jest mały, także utrzymać ten żelazny zapas pszczoły się dokarmia. Ale w tym momencie możecie podać kwas mrówkowy metodą szybkiej ewaporacji, po maksymalnie następnego dnia tego kwasu już w ulu nie będzie i będziecie mogli przystąpić do dalszej produkcji miodu czy czegokolwiek. Tak? W większości przypadków w pasiekach, no, powyżej 20-30 rodzin stosuje się zasadę 25% badania pasieki, czyli nie musicie każdego ula badać na obecność warozy i stan porażenia warozy, tylko wybrać jakąś tam grupę kontrolną, około 8 uli załóżmy, i na tej grupie kontrolnej testować po prostu wasze produkty. Także zaraz wrzucę następny film, jak kwasem, może w tym nagram, wyjmiemy z tego ula rameczkę, pobierzemy pszczoły, będziemy rolować w takim pojemniczku za pomocą cukru, pudru. Ta metoda jest troszeczkę gorsza niż metoda alkoholowa, aczkolwiek słyszałem opinię, że bardziej przyjmowana przez pszczelarzy, bo się pszczół nie zabija, co może być jakimś prawdą, tak? Podstawowa rzecz, suchy pojemniczek, suchy cukier i drobno zmielony cukier. To najlepiej po prostu ten cukier kupić, bo w młynku do kawy jest trochę zabawy, żeby to zmielić. I ten cukier po prostu wsypujemy do pojemniczka. Tu nie ma aż takiego znaczenia, aby po prostu zakryć. Stawiamy na bok. On jest suchy. Przykrywam w tym momencie, bo mi nie potrzeba żadnych śmieci. Otwieramy, jest temperatura na zewnątrz, to jest około 15 stopni w tym momencie, gdyż te pszczoły są trochę skupione w kłąb. Zaleca się do tej próby nie używać dymu, także to też jest istotne. Będziecie takie coś wykonywać, bardzo mało dymu, żeby tych pszczół nie stresować. To samo, sama praca z tymi pszczółkami, żeby była taka w miarę spokojna. Też, żeby one nie musiały być zestresowane w jakiś sposób, żeby one nie biegały, bo to nam jakoś po części zakłóci ten wynik badania. Rameczka
troszkę waży, bo pszczoły dalej są karmione. Ja karmię bardzo długo. Ogólnie powinno się już zakarmić. Na 30 września powinno się zakarmić pszczoły, natomiast mają trochę inne metody, inne cele, także tego nie musicie stosować. Matki nie ma i robię to samo, jest po prostu lekkie wciągnięcie tych pszczół do miseczki. Podkładam ramkę, przygotowuję, jest zimno, także te pszczoły mi nie uciekną. I do pojemnika z cukrem, tak jak wcześniej mówiłem, 130 ml, to generalnie odpowiada wielkości, ilości 300 pszczół. To pojemniczek na luźno, w ten sposób pszczółki wsypuję, zamykam, resztę wkładam, wsypuję do ula. Przy takiej temperaturze staracie się ich nie wyrzucić poza ul, bo to miały problemy, że wróci szczególnie młodsza pszczoła, zresztą nie powinno być, bo tu już czerwiu nie ma, także większość ta pszczoła jest pszczołą lotną. I co robimy? Zamykamy, że nam nie uciekło, i metoda rolowania, tak? Czyli to, co wcześniej pokazywałem, jest mnóstwo filmów na internecie na temat, jak rolować odpowiednio pszczoły. Generalnie takim ruchem trzeba je troszeczkę podrzucając. Ten cukier ma za zadanie mechanicznie jakby odczepić tą warozę, która się znajduje na pszczołach. Tu jednej rzeczy zapomniałem, ale zrobimy trochę sztuczkę. Jeszcze to jest około. To jest troszkę szybciej. Też uważamy, żeby ten cukier nie podskakiwał, że ta waroza nam nie wypadła. Lepiej to nad miską robić, jak wypadnie cokolwiek, to już wpadnie do miski. To robimy około 40 sekund do minuty. Pamiętajcie, im dłużej, tym lepiej, ale to mówię, 2 minuty to jest już maksymalne. Też tych pszczół nie męczymy, bo nie ma sensu. No, uczepiła się. Dobrze, zdejmę rękawicę, będzie może wygodniej, to już nie jest potrzebne. Rolujemy. I teraz tak, sprawdzamy, czy ona jest zamknięta, czy tu żadnych nie ma. Przesypujemy jeszcze raz, poruszamy, żeby te pszczółki, tu też mówię, nie jest taki gwałtowny ruch, żeby ich nie zabić, tak, czy nie, wszystkie ładnie żyją, są trochę oszołomione. Bardzo prosta metoda, naprawdę warto się tego nauczyć, bo to jest podstawa, słuchajcie, to jest podstawa leczenia. Dobra, tu ja zakładam, że zrobiłem to prawidłowo. Też pszczół też nie wychładzać. O, delikatnie to otwieramy. Tą pszczółkę wkładamy z powrotem. Też wsypujemy do ula. Także takie białe zombie. No, za jakiś czas po prostu zostaną oczyszczone. Dobra, teraz tak, mamy sytuację, gdzie nie mam wody i tak się zastanawiam, co tu robić, czy iść po wodę, czy próbować to spryskać kargosłotem. Nie, to jest bez sensu, także skoczę po wodę. A więc taśmę już film pszczółek zrobić. Pojemniczek z wodą, ja to wlewam. Tutaj chyba będzie ładnie to widać. Jeszcze przełączę. Tej wody nie zruszać, tak? Raz, dwa.
Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz policzymy. I pierwsza, druga, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Czy mamy ten sam wynik, który mieliśmy ostatnim razem? Naprawdę mimo wielkich chęci do tego, że ten kwas zadziałał i zastosowania tego w poprawny sposób, ten kwas nie działa. Ale to wiecie, to jest moje zdanie. Jeszcze raz to przeliczę. 2, 4, 6, 8, 10. Tak, w ostatnim było 11. Jeden różnicy między 10 i 11. W moim przypadku to nie działa. Może mam inną warozę, może są inne jakieś aspekty. Jeżeli w waszym przypadku działa, to też bym chciał zobaczyć jakieś poprawnie zrobione badanie, które mi to pokaże. Tylko jeszcze jest jedna rzecz. Przy metodzie ewaporacji kwasem mrówkowym, tak zwanej szybkiej, jeżeli nie ma osypu, stosuje się inne metody, tak? Nie ma różnicy, stosuje się inne metody. To jest bardzo ważne, żebyście też robiąc tego typu badania, tak? W okresie, teraz już nie powinno, czy przybyłeś za późno troszeczkę, ale gdybyście robili właśnie takie eksperymenty, jeżeli mam ta szybka ewaporacja nie zadziała, stosuje się inne metody, czy to długiego czasu odparowywania, tej długiej ewaporacji, albo po prostu zastosowania arkacydów, to jest w sumie w tym momencie najbardziej skuteczne, tak? I potwierdzone. Ten ul 60, ja to odymię amitrazą, poczekam około pół godziny, to jest tak trochę za krótki czas, i zrobimy jeszcze raz to samo badanie i wtedy chciałbym zobaczyć, jak czy ilość tej barozy spadła, tak? Moim zdaniem, po wcześniejszych próbach, które robiłem, ta ilość barozy będzie mniejsza, aczkolwiek możemy spróbować jeszcze raz i na pewno to spróbuję przemierzyć porażenie barozą. Także słuchajcie, staram się robić jak się da najlepiej. Tutaj się nie udaje i ktokolwiek tam sobie może robić, mówić co chce. Po amitrazie mi się udaje, po teofilatach, po gabonie, po innych środkach się udaje. Po tym niestety nie. Może robię coś nie tak, może jest za późno, ale na amitrazie nigdy nie jest za późno. Taka jest różnica. Dzięki.